Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Miałem zamiar nagrać trochę treści na mój drugi kanał Podróże 79 Element, bo jestem teraz na Bahama, ale ta sytuacja, która tutaj się w tej okolicy dzieje, to skłoniła mnie do takiej małej zmiany planów. Otóż, jak pewnie słyszeliście, doszło tutaj do bankructwa jednej z większych giełd kryptowalut, która się nazywa FTX. No i to jest ciekawy temat do przemyślenia i omówienia. W międzyczasie powiem wam, gdzie jestem. To jest taka miejscówka, która służy do odcedzania turystów z pieniędzy. Takie miasteczko. Takie miejsce handlowe. Także można tutaj przyjść i wydać swoje cenne waluty. Także ja sobie siądę na chwilę na jakimś może ładnym tle i opowiem wam, jak to sytuacja wygląda, bo jest kilka takich aspektów, o których się dość mało mówi. Przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz, z którą się mało kto wychyla, jest taka, że pan, który założył FTX, a także jego dziewczyna, konkubina i parę innych osób z jego firmy, to są ludzie, starsi bracia w wierze. I tutaj trzeba o tym ostrożnie mówić, mało o tym kto mówi, bo się boi zbanowania, czy to na YouTubie, czy na innych mediach społecznościowych. Jak do tego doszło, to jest kwestia bardzo ciekawa. Otóż okazuje się, że cała koncepcja, która stoi za kryptowalutami, sprowadzająca się do tego, że można być swoim własnym bankiem, no to jest bardzo szczytna idea, ale jednak okazuje się, że kryptowaluty potrzebują zaufanej trzeciej strony. I teraz doszło do tego, że są potrzebne instytucje finansowe, one są praktycznie nieregulowane, każdy może je otworzyć. A skoro tak, to otwierają je przede wszystkim oszuści. No i gdzieś te kryptowaluty muszą być handlowane, wysyła się je nie wiadomo dokąd, nie wiadomo w czyje ręce i dochodzi do różnego rodzaju przekrętów. Dlaczego ludzie tymi kryptowalutami się w ten sposób posługują? No dlatego, że mimo coraz większej akceptacji i upowszechnienia kryptowalut, nadal mało podmiotów rzeczywiście coś oferuje za kryptowaluty. Owszem, można coś za kryptowaluty kupić, ale zwykle na koniec dnia podmioty, które te kryptowaluty akceptują, po prostu wymieniają je na fiaty i za te fiaty płacą swoimi swoim dostawcom. Także tutaj to niestety poległo i te instytucje finansowe, para instytucji finansowych, można powiedzieć, dlatego sobie funkcjonują. A jaki to ma związek z tym, czym ja się zajmuję? No taki, że widać, jak zgubna jest chciwość tych ludzi, którzy wpadli na pomysł, żeby wejść w kryptowaluty. No bo gdyby sobie kupili złoto, to mieliby swój kapitał zabezpieczony, mieliby go w pewnej formie, która jest znana od tysięcy lat, której żaden oszust nie może w taki prosty sposób jednym kliknięciem im zabrać. Ale nie, chciwość wzięła górę i wiele osób, wręcz miliony osób doszło do wniosku, że będą się dorabiać na spekulacji. No i tak się w taki sam sposób skończyło, jak wszelkie spekulacje znane z wszelkich baniek giełdowych, które przez ostatnie kilkaset lat się przetaczały przez świat. Po prostu jest coś takiego w ludziach, co powoduje, że zapominają o tym, że podstawowa funkcja inwestowania to jest ochrona kapitału. I jest coś w ludziach takiego, że są hazardzistami, ryzykantami i postanawiają się dorobić właśnie przez spekulacje, zamiast po prostu sobie na spokojnie powoli oszczędzać. Także myślcie mądrze o waszych posunięciach finansowych. Sugeruję, żeby raczej trzymać się ostrożnych instrumentów, właśnie takich jak złoto, i trzymać się z dala od kryptowalut, które to kryptowaluty
podobnie jak zabawa na Forexie, dla 90% graczy kończą się utratą kapitału. Także ja spadam dalej, ponakręcam trochę treści na ten drugi mój kanał na YouTubie, a Was zostawiam z tymi paroma moimi myślami do przemyślenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć!